Witam. W Rosji obchodzono dziś Dzień Zwycięstwa, święto ustanowione z okazji wygranej nad Niemcami w czasie II wojny światowej. Wszyscy spodziewali się, że Putin z tej okazji zrobi coś. Co dokładnie, to w sumie nie wiadomo. Różne były pomysły, od wypowiedzenia oficjalnie wojny do jej zakończenia. Ale każdy przewidywał, że skoro oficjalnym powodem walk na Ukrainie jest zwalczanie nazizmu, no to jest zbyt dobra okazja, żeby nic nie ogłosić. I Putin nie ogłosił nic. Była parada, trochę wspomnień weteranów i koniec, można się rozejść. I wygląda na to, że część komentatorów jest zawiedziona, chociaż dla nas jest to najlepsze możliwe wyjście. Eskalacja nam niepotrzebna, a to jedyne, co w sumie mógł zrobić, a przypomnę, że Rosja ma broń jądrową, a wojny na Ukrainie według Rosjan nie ma, więc trudno, żeby się o niej oficjalnie wypowiadali. Uroczystości z tej okazji zabronili natomiast u siebie Łotysze i Litwini, a w Polsce ambasador rosyjski, próbujący złożyć kwiaty przed pomnikiem żołnierzy radzieckich, został oblany czerwoną farbą. I przepraszam za słowa, ale to jest kurwa skandal. Po pierwsze, to święto z okazji zakończenia II wojny światowej. Jak sama nazwa wskazuje, brali w niej udział nie tylko Rosjanie, nawet w armii radzieckiej byli mniejszością. Walczyli w niej również przecież wymienieni wcześniej Łotysze, Litwini, Ukraińcy, a nawet Polacy. Słynny budynek Reichstagu zdobyli przecież nasi rodacy z armii Bedlinga, a to byli ludzie w większości mający gdzieś komunizm, Stalina. Oni bronili swych domów przed wyjątkowo brutalnym najeźdźcą. Zakończenie wojny jest oficjalnym świętem w ONZ-cie, a w Polsce obchodzone co prawda 8, ale było do 2015 roku. Sprowadzenie tego do święta jakiegoś typowo ruskiego to pozbawienie również nas pewnego bądź co bądź mimo wszystko chwalebnego elementu naszej tożsamości. Tylko dlatego, że zupełnym przypadkiem byliśmy po tej samej stronie co Rosjanie. To jest jakiś kuriozum. Po drugie, jesteśmy państwem prawa. Immunitet ambasadorski jest traktowany na świecie bardzo poważnie. Polska wydała zgodę na przejście ambasadora. Wydała jednocześnie zgodę na manifestację ukraińską w tym samym miejscu. Dopuścili manifestujących i nie zatrzymali sprawców zdarzenia, a minister obrony stwierdził, że rozumie protestujących i w sumie ambasador sam się prosił. Mamy jeszcze na świecie szereg państw, w tym konflikcie neutralnych, co nie oznacza, że nas nie obserwują. I póki co, to widzą, że Polska to jest cyrk na kółkach. Po trzecie, w dyplomacji obowiązuje zasada wzajemności. My też mamy w Rosji ambasadora, też mamy pomniki. Takie niecywilizowane zachowania do niczego nie doprowadzą, zwłaszcza, że w tym przypadku nic w sumie nie zyskaliśmy. To wszystko codziennie wrzucam na kanał newsy z krótkim komentarzem. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie subskrypcję, łapkę, a jeśli macie jakieś sugestie, napiszcie komentarz. Dziękuję.